Patrol żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który realizował na Suwalszczyźnie zadania w ramach operacji pod kryptonimem Silne Wsparcie, zlokalizował i udzielił pomocy grupie imigrantów. Grupa liczyła 8 osób pochodzenia syryjskiego oraz tadżyckiego. Imigranci zagubili się w lesie, przemieszczając się na spotkanie z pośrednikiem, który został wcześniej zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Żołnierze wspólnie z grupą mieszkańców i pracownikiem Lasów Państwowych zorganizowali akcję ratunkowo-poszukiwawczą. Wśród odnalezionych było 4 dzieci, dwoje wieku 11 do 12 lat oraz dwoje wieku kilku lat. Zgodnie z przesłaniem operacji terytorialsów, jakim jest lokalizuj, izoluj, zabezpiecz, przekaż, żołnierze udzielili pomocy medycznej imigrantom oraz nakarmili ich, a następnie przekazali funkcjonariuszom Straży Granicznej. Wcześniej patrol podlaskich terytorialsów odnalazł grupę 4 Jemeńczyków. Wojska Obrony Terytorialnej od ponad miesiąca prowadzą operację Silne Wsparcie. Działania są prowadzone w obszarze przygranicznym na terenie województw podlaskiego oraz lubelskiego. Celem operacji jest wzmocnienie odporności społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na kryzys o charakterze hybrydowym.